kochani, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii z gry. No właśnie, jak się ta gra nazywa? Lair of the Witch Queen. Tak się ta gra nazywa. Cała saga się nazywa Witch's Legacy. Także nie martwcie się, nie zapomniałam, jak się gra nazywa. Tym bardziej, że wiecie, jestem na bieżąco. Tutaj mamy naszego Zgretka, który sobie macha nóżkami i to jest całkiem słodkie, muszę powiedzieć. Także dobra, jedziemy. Co my tu dalej mamy? O, czy tu się woda gotuje w tym czajniku? O, super, okej. Okay. Co my tu mamy? Legendy, coś tego. Okej, okay, połówka serca. W sensie takiego medaliona z sercem. To będziemy mogli otworzyć, jak znajdziemy pokrętło, czy też rączkę. No, której na razie nie mamy, z tego co rozumiem. No, dobra, znajdziemy, spoko. Tutaj też czegoś brakuje, jakiegoś klejnotu chyba, ponoć. Cześć, Gredek, co tam u ciebie? Dobrze? Dobrze. A co tu trzymasz? Nie wiadomo. Okej. Okay. A tu? Musimy coś, co rozpuści ten lód, tak? Mieć. No dobra, no to mamy gorący czajnik. Znaczy właściwie czajnik z gorącą wodą. No i dobra. Możemy dzięki temu chyba stamtąd wyjść, tak? Bo tak nas urządziła Lynn. Okej. Okay. Ale tu zamarzło wiele rzeczy, widzę. Aha, on tu chodzi sobie w kółko, dobra, okej. Okay. Racja, tutaj brakuje tego. No tak, gorąca woda nam by pomogła. Widzę, że dużo się mieści w tym czajniku. To nieźle. O, mamy rubina. I można go dać tutaj. Dobra. Aha, mamy tą kartę. O, i mamy jeszcze medalion jeden. Dobra, super. Możemy się cofnąć? Możemy chyba. O, proszę, ona tam biegnie. Dobra, i tak za nią podążamy. I will have my revenge on Elizabeth for what she did to my brother. I swear it. Zemszczę się na Elizabeth za to, co zrobiła mojemu bratu. Przysięgam. No tak, no wiem, że to tutaj w pogoni za zemstą, że tak powiem, ale czy to jest najlepszy pomysł, bo ja wiem. Nie miałam pojęcia, że jej magia Lynn tak bardzo wzrosła w siłę. No, czyli coś trzeba tu wymyśleć niestety, żeby to jakoś się stopiło. Czy to może, nie wiem, wybuchnąć, czy coś z tym zrobić takiego? No nie wiem, coś musimy wykminić ewidentnie. Bo inaczej to nic z tego, co? Dobra. Tutaj coś jest do zrobienia. Aha, mamy ukryte obiekty. No dobra. No to robimy. Ukryte obiekty. Tam czegoś brakuje. Aha, ta lampa. Okej. Okay. Bardzo. Dziadka do orzechów. Aha, dobra. To na siedzeniu nie ma... Na krześle nie ma siedzenia, czy jakoś tak. Tej poduszki, czy czegoś tam w tym stylu. Chyba. Nie wiem, zobaczymy. Może gdzieś tu w pobliżu się znajduje. Dobrze by było w sumie. Oj. Nie o to nam chodziło. Jeszcze tak nie ma trzech butów. Dobra, gdzie te buty się pochowały? To jest dobre pytanie. To był jeden but niby. Wyglądał dziwnie dosyć jak na buta, ale dobra, okej. Okay. No, w końcu jesteśmy w Niemczech, więc może to jest powód tego właśnie.
Tu mamy, tak, mamy budzik. Jeszcze szukamy dwóch butów i jakiegoś takiego patyka czy czegoś. Nie wiem, co to jest fiddlestick, powiem wam szczerze. No teoretycznie to powinien być taki patyk do kręcenia na palcach, przy palcach. No, o, właśnie coś takiego. Dobrze. No i co? I tą świeczkę jeszcze. Świeczka jest tutaj. Jeszcze jeden but. I... Cholera, no gdzie ten but się podział? Normalnie, że nada, no. To mi się gdzieś ukrywa, kurde. Za tym, za kamerką, czy coś w tym stylu. Właśnie. No jak go nie znajdziemy, to przełączymy sobie na te do pasy 3. Wiecie, bo tak chyba będzie po prostu szybciej. A to nie jest but czasem? Nie jest niby. Och. Denerwujące to trochę. Dobra. No już. Okej. Mamy pudełko zapałek. Fajnie. Prawda, nie wiem, czy ono nam się przyda do stopienia tamtego lodu, no ale dobra. Ale mamy za to tą kartę perforowaną. O, super. To się akurat na pewno przyda i to tutaj. Dobra. Aha, okej, okay, mamy tą płytkę, a właściwie połówkę płytki. Tutaj. Dziewięć powinno być, niby nie? Mi się wydaje. Okej. Dynamit. Zabawkowa pochodnia i jakiś przedmiot. No to akurat dynamit, to wiem, do czego nam posłuży, żeby tam wybuchnąć to wszystko, jak nie mam. Proszę bardzo. I zapałki. No i dobra, chyba się udało. Rozwaliliśmy tutaj ten kawałek przejścia. Dobra. Co my tu mamy? Czym to otworzyć? No, niczym chyba na razie. Dobra, a czy tu się coś dzieje? Aha, bo mamy okulary znaleźć. Dobra, chyba tego na razie nie ma, co? Nie. No to idziemy tutaj. Aha, tutaj nadal próbuje na nas swojej magii, widzę. Ale no załatwiła. Na szaro. O, tu z gredek może to wyciągnąć. Super. Medalion. Dzięki, skrytku. Medalion ziemi. Dobra. A tu mamy co? Czegoś mu tu brakuje, ewidentnie. Nie za bardzo wiem czego, ale dobra. Czegoś. Trzeba podgrzać, żeby wypuścić. Okej. Okay. No, mamy, ale trzy, nie? Dobra. Co zrobić? Szukamy dalej. Możemy też padlem otworzyć? Nie bardzo.
Dobra, to co robimy w takim układzie? Tu idziemy podobno. Tego nie możemy odkręcić, bo nie mamy czym. Aha, dobra, daj mu tą pochodnię, żeby się tam przeszedł i wziął ten. No dobra, próbujemy. Aha, tu można chodzić chyba, tak? Tylko po tych kamorach i tak dalej. Mi się wydaje, że można. No dobra, to chodźmy dołem. Tak to. Może. Też nie. No dobra, udało się. Aha, i ten medalion mamy. Super. Dobra. O nie, jest Gredek! Oh no. First Lynn and now our little imp friend. Yeah. Well, I hope he'll be okay. Don't worry, I'll find you too. Nie bój się, też cię znajdę. Mam nadzieję, kurde, że go znajdzie. Aha, mamy je przyporządkować do ich odpowiednich kolorów, jak widzę. To się jakoś kręci. Nie rozumiem. Aha, tak to się kręci. Dobra, okej. Okay. Czyli tu będą czerwone. Thank you.
Gdzie jest Gredek, ja się pytam. No, bo to jest chamstwo po prostu zabierać przyjaciela. Możemy to szpadlem? Nie, nie możemy. No dobra, co tam się dzieje? Boże. Ale wkurzona jest. No, ewidentnie. Rozwaliła i odbudowała. No i co my teraz zrobimy? No nie wiem, stara, no coś pomyślimy chyba. Aha, bo to wyszliśmy z tej strony, nie wiem po co. Dobra, po kolei. To można odkopać, cokolwiek to jest. Aha, coś tu można sobie zasiać. Dobra, w porządku. Tu mamy co? Ryba jakaś. Nie, to nie ryba. To jest ten róg. Od tamtych drzwi, co przed chwilą widzieliśmy. Dobra, tu mamy jakiś bezpiecznik termalny. I ukryte obiekty znów. Więc spoko. Spławików nie ma, czy przynęt. No. Aha, nie, to nie to. Raczej chyba. Dobra. Dobra, okej, to było to. W ogóle jak nam się podoba muzyka? Tej części. No, mi się, powiem wam szczerze, bardzo podoba. Taka jest tajemnicza trochę. Taka mistyczna wręcz trochę. Dobra, widelec. Przynęty. Robak jakiś, żuk. I to takie właśnie to. No, widelec. Widelec i żuk. Jeszcze nam potrzebne. Coś tu było, widelec. No dobrze, znowu dwie pary nam zostały. Okej. Dobra, i mamy to. To jest takie coś do otwierania w ogóle studzienek kanalizacyjnych, z tego co ja rozumiem, więc dobrze, że to znaleźliśmy, bo akurat nam to potrzebne będzie. Dobra, mamy nóż. Mamy jakąś tutaj dźwignię. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Stranger. Witaj, nieznajomy. Very concerned. Wyglądasz na przygnębiono. Your little imp friend that you're looking for? Czy to możliwe, że szukasz swojego przyjaciela impa z Gretka? I saw him being seized and dragged over the lake by a magical vine. Widziałem, jak został porwany i zaciągnięty przez jezioro, przez jakąś magiczną, magiczny sznur. Because of a large boulder blocking the creek. Mógłbym ci pomóc przekroczyć jezioro, ale moje korzenie uschły, ponieważ jest tu wielki głaz, który blokuje zatokę, nazwijmy to. Proszę, usuń ten głaz i będziesz mogła ocalić swojego przyjaciela.
No dobrze. Który to głos? Ten chyba, tak? Mhm. No, jakby go tak tym. Aha, mamy to czym związać. Dobra, nie wiem, nie mamy. O! Skredek! Trzymaj się. Przychodzę z pomocą. Dobra, tu mamy tego łoma. Dobra, od początku. Pogrzebmy tam w tej studzience, może tam coś będzie ciekawego. No jak to nie? Przecież to jest. Och, jak to no. No teraz się rozczarowałam, naprawdę. Byłam łomem, a to otworzymy. Do czegoś to muszę, musimy przelać. Ale nie mamy chyba do czego na razie. Dobra, to mamy do tamtej skrzyni. A to możemy rozwalić. Wziąć gaśnicę. Dobra, w porządku. Skrzynia. Proszę bardzo. Połowa serduszka. Chyba nadal nie ma okularów, co? Dobra, tu możemy coś zrobić podobno. Więc sprawdźmy to. Jeden kawałek liany, jeszcze drugiego nam brakuje. Tu musimy coś mieć, żeby wypełnić wodą. No podobno nadal coś tu możemy zrobić. Czy całą gaśnicę? Bez sensu. Aha, tego nie możemy dosięgnąć. No dobra, a tym? Możemy. No i super. Dobra, zwiążmy to. I możemy spróbować użyć tego może jakoś. Dobra. No i super. Boże. A mole built his home under my roots. Kret sobie zbudował pod moimi korzeniami. And plant it near the bank. Trzyma tam moje then żołędzie. Use the stream to water it. And you will have a way across the lake. Blisko draw the water with this cup. Wtedy użyj tego strumienia, aby nawodnić to miejsce. I będziesz mogła się przedostać przez jezioro. Aha, i mamy to wszystko zrobić z pomocą tego... nie wiem, tej filiżanki, czy tego kubka. Gdzie ten kubek? A, super. Fajna miska. Dobra, tu możemy wykopać cokolwiek tu jest. Aha, okej. Okay. To jest ten magiczny jakiś żołądź. Żołądź. Jakoś tak. Jakoś tak. I tu go posadzić. Dobrze. Zakopiemy. I teraz trzeba... to nawodnić. No dobra, a woda to gdzie jest? Tutaj chyba, tak? Mhm. To taka spora ta miska jest. Dobra, w porządku. To może faktycznie nam tu urośnie ten dąb. O, coś rośnie. Spoko. Dobra, nie możemy iść przez ogień. No, raczej jedna gaśnica by sobie nie poradziła z tym zadaniem, ale dobra. Powiedzmy, że tak było. Przejdziemy tam. Dobra, wszystko jest z nim ok, szczęśliwie. Ze Zgretkiem. O Boże!
Serduszko, proszę bardzo. Będzie miłym bawłankiem, czy się po prostu stopi? No, chyba się stopił. No nic. Dobra, mamy garnek. Aha, okej. No, Gredek nie był fanem. To nic, rozumiem jak najbardziej. Tam jest zimno jak nie wiem co. No dobra, nie wiadomo co tu jest na razie. Tutaj tego roga brakuje. No to wiemy gdzie jest ten kawałek. Drugi. Tutaj z powrotem się musimy znaleźć. Aha, bo są ukryte obiekty. No dobra. To ma to sens. Szalik. Dobra. Aha, i mamy runę, przynajmniej kawałek runy. Jak my to mamy wyciągnąć? Tym dzbankiem? No, dobra, spoko. Czy dzbankiem? To taki durszlak w sumie trochę. Okej, możemy tam wleźć już? Możemy. Aha, portal jest. Część dysku. Aha, tutaj nie ma jakiegoś czegoś w kształcie dziwnym. I co, mamy tam iść? Nie boisz się, Skradek? Aha, się rozwalił portal. No trudno. Dobra, kawałek runy. Musimy naprawić. Czyli co? Pozbierać kawałki? Czy... Chyba tak. Jakoś... To jest zamknięte. Ciągniemy ręką. No, co jest raczej zrozumiałe jakby w tym wypadku. Aha, to było. Dobra, okej. Okay. O, jakaś podziemna komnata, super. I tu jak mnie mam, brakuje pająka. Aha, jeszcze jednego brakuje, dobra. Okej, okay, jest kawałek lustra. Jest... klucz. Tam Skredek może coś sięgnąć z góry. Aha. Palnik. Super, dzięki. A tutaj? Coś tu trzeba wstawić. No dobra. Okej. Dobra, mamy znów ukryte obiekty. A może tym razem weźmy sobie te, co? Spróbujemy dopasować. Ja ogólnie lubię tego typu gry. Nie wiem. Ale ja lubię. Poza tym to ćwiczy pamięć też, więc wcale nie tak źle. Dobra.
A, motyl. Gdzie ten dzbanek był? Tu był dzbanek. Do zegara, do nakręcania klucz. W porzo znajdziemy. Kawałek lustra i ten pająk kolejny. Aha, mamy je dać, żeby były. A to nie jest specjalnie proste, muszę powiedzieć. Ja nie mogę tamtego w ogóle ruszyć. Kurde no. Co tu zrobić? Bez sensu trochę. Nie wiem, bez sensu. Dobra. Kombinerki. Tu mamy ten taką obrączkę do węża ogrodowego. Tu na razie nie wiadomo, co zrobić. I tak, mapa. No tu coś niby można. Aha, tu może kombinerkami to wyciągniemy, ok. Dobra, poskładamy lustro do kupy. Chyba jakoś. Nie wiem, zobaczymy.
Może tu? Nie, nie sądzę. Dobra, tu pasuje. To też pasuje. To nie pasuje. Tu też nie pasuje. Pasuje, dobra. Tutaj. A to. Tutaj. Okej, jeszcze jedno. Proszę bardzo. To jest odbudowane, czyli teoretycznie portal działa fajnie. Co jeszcze możemy zrobić? Tu jeszcze coś możemy zrobić. No tak, w sumie nie wiem co za bardzo. Aha, możemy tym spalić. I aha, dobra. Kawałek mamy. I tu możemy coś zrobić. Poluzować pewnie te nakrętki, tak? Dobra. Aha, i tutaj tego brakuje, jak nie mam. Dobra, w porządku. To jest całkiem, całkiem dobra wiadomość, powiem wam. Zobaczmy, co tam jeszcze możemy zrobić sobie. Możemy wejść do tego portalu. No dobra, to wejdźmy i zobaczmy, co tam jest. A, ktoś się pojawił. Greetings, stranger. My name przybyszu. Nazywam się Wolfgang. And I am what you might call i jestem łowcą czarodziejów. I am also a prisoner of this jak również więźniem w tym miejscu. A young girl recently passed here, though she was not a witch. Ale nie była czarownicą. Była, miała dużo mocy, ale niestety chyba nie możesz za nią podążyć. To jest świat magii i duszy, duchów. I normalni ludzie jakby nie przynależą tutaj. Droga naprzód jest zamknięta międzywymiarowym zamkiem. Jednak jeśli możesz ją otworzyć, być może będziesz mogła ją znaleźć. Proszę, weź to. To pomoże ci w poszukiwaniach kluczy do tego zamka. Aha, no dobra, dzięki stary. Pomocne. Tu nie ma czegoś. Tu nie jest to. Okej, w porządku. Coś było zmieniające kształt. Tu coś też jest. Mamy latarnię. No dobra, super, to już mamy sporo różnych fajnych rzeczy. I myślę, że na tym sobie skończymy drugi odcinek. Żeby nie zamulać i nie przedłużać wiecie, zbyt rozlegle tego odcinka. Także dzięki wam serdeczne za oglądanie, za słuchanie, za subskrypcję.
za komentarze. Mam nadzieję, że podoba Wam się seria. Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję za komentarze pod pierwszym odcinkiem z tej serii. Super, bardzo mi miło. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku z tej samej serii. Cześć!